7 stycznia uczniowie z koła dziennikarskiego odbyli wycieczkę do Radia Malbork. Pan Jacek Suchiński oprowadził nas po siedzibie naszej rodzimej rozgłośni. Mogliśmy sami sprawdzić, na czym polega tworzenie audycji, jak prezentuje się sprzęt radiowy, posłuchać i zobaczyć, jak tworzone i czytane są na żywo informacje. Spotkania z panem Jackiem uświadamiają nam, że żeby zostać dziennikarzem, trzeba dużo samozaparcia i pracy własnej. Natalia Kostrzewa, JTV. Idealnie. Ktoś może sobie wyobrażać, że w radiu jest nie wiadomo ile urządzeń, ale jak widzicie, wyposażenie jest bardzo skromne. Konsola studyjna, dwa monitory, ten to, że my się logujemy, to jest jak gdyby też pozostawiamy trwały ślad po sobie, że od godziny na przykład 7 do godziny 10 siedział niejaki pan Jacek, a na przykład od godziny 10 do godziny 14 siedział niejaki pan Mateusz. Bo to, powiedzmy, daje nam możliwość też weryfikacji tego, na przykład ktoś dzwoni i mówi, że na przykład wydarzyło się coś nie tak na antenie, wnosi jakieś zastrzeżenie. Dwaj mieszkańcy z Bytomia zatrzymani za posiadanie narkotyków. Strzelał do przechodniów dla zabawy, 16-latek z Radomia zatrzymany. Uderzył dziecko w twarz, sąd skazał go na 8 miesięcy więzienia. Wybiła 15, Natalia Bajgot, zapraszam na wiadomości.